Nazywam się Paweł Jaroszewicz. Jestem aktorem teatru Lalek Gulliver w Warszawie, a ta maska i mój kostium to atrybuty postaci słoń ze spektaklu Alekino. Moja pierwsza rola w teatrze zawodowym to Czarny Piotr w spektaklu Doktor Ojboli. Ale było to zastępstwo za chorego aktora. Odbywało się to w teatrze Pinokio w Łodzi. A pierwszą moją premierą był Krawiec Niteczka w teatrze Gulliver i tytułowa rola Krawczyka Niteczki. Teatr jest dla mnie przygodą, przyjemnością i niekończącą się niespodzianką. Zaskakuje codziennie. Gdy jestem na scenie, to słucham kolegów i widzów. Prywatnie lubię gotować i jeść. Mieszanie zapachów, smaków to coś, co mnie bardzo wciąga i bardzo mi się kojarzy z teatrem, kiedy to tekst, muzyka, scenografia, zaangażowanie aktorów i oczywiście widza tworzą coś nieprawdopodobnego – spektakl. YMCA, it's fun to stay in the YMCA. Nazywam się Katarzyna Brzozowska, jestem aktorką Teatru Gulliver, a to jest mój kostium żyrafy ze spektaklu Alekino. Ludzi, którzy swoją sztuką sprawili, że zakochałam się w teatrze i nie potrafiłam już bez niego żyć. Moja pierwsza rola to również rola zwierzęca. To było przedstawienie pani Ewy z Sokół-Maleszy pod tytułem Opowieść kota. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ grałam
osła. Byłam ubrana od stóp do głów w bardzo gorący kostium. Na nogach miałam bardzo ciężkie drewniane chodaki. Na głowie maskę osła, również ciężką. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że dostawałam od swojego kolegi, który grał mojego gospodarza, batem po zadzie. Marzę o tym, by zagrać jak najwięcej różnorodnych ról. Chciałabym, żeby za każdym razem, kiedy buduję jakąś postać, żeby stawiać sobie nowe wyzwania, podnosić poprzeczkę, żeby za każdym razem było inspirująco, ciekawie i nieoczywiście. Prywatnie lubię spokój i ponieważ posiadam liczną rodzinę, muszę być dobrze zorganizowana. A teatr jest moim miejscem, gdzie mogę zaszaleć i puścić wodze fantazji. Żyrafa, tym głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. A ja zazdroszczę żyrafie. Ja nie potrafię.